Witam serdecznie, Ody z tej strony. No i kolejny odcinek, znowu z Brudnicy, znowu tutaj z tego stanowiska archeologicznego, rzymskiego. Jak oglądaliście wczorajszy odcinek, to widzieliście, że popadało, a potem się zrobiła ładna pogoda. Ale teraz się rozlało, raczej rozlało, teraz to już jest ładna pogoda w porównaniu do tego, co było przez ostatnie dwie godziny. Lało jak cholera, pole jest pewnie błoto, na polu jest pewnie błoto. Ale wykorzystałem ten czas na fajne rzeczy, to jest. Przede wszystkim zmontowałem sobie jeden odcinek i się teraz renderuje. Posprzątałem sobie tutaj i przede wszystkim ogarnąłem ciuchy, bo bardzo zmokłem z tego względu, że pomagałem w tym deszczu największym archeologowi zaznaczyć, a czyli oznaczyć te dwa, te trzy albo cztery groby, które tam się ukazały po tej orce, po tym bronowaniu. No i cholera, też Rutusa prawie zalałem, bo zostawiłem go na deszczu takim dość mocnym 15 minut i latałem z tym kijem. Całe szczęście Rutus działa i całe szczęście tu się to wszystko suszy. Lipnie mam z prądem troszeczkę. Zacznie się już ten czas, w którym będzie ciężko z prądem, tak mi się wydaje. Ale no co zrobić, no jakoś sobie trzeba ten radzić. A ja teraz idę na pole, bo chopy już tam łażą. No i trzeba im coś tam sprzed nosa sprzątnąć. Także widzimy się na polu, jak coś znajdę. Mamy sapera. I mamy boratynę. Tak? No, chyba tam. Czekaj, daj mi ją. Saper zaczyna. Ino do niego podejść wystarczy, jak na zawołanie. Z kieszeni się zwykle. No. Tak, to jest chyba dziura w kieszeniach. W dziurawych kieszeniach i po sobie zbiera, ja. Znowu saper, bo koło sapera teraz krążę jak orbita. I tutaj jest, już się nie pomylimy, jest to sas grubas i nie jest to rzym, a jest bardzo podobny. I ładnie zachowany. No, się ładnie zachowują monety. Czekaj, o. Bierzemy. Proszę bardzo. Tutaj jest co za moneta? 10 groszy 1840. To jest pospolite, nie? Sreberko. Jedna z najbardziej pospolitych sreber ever. A tam jest pan w zielonym. No i ten Deusiasz nacharpał, nawet ma grosze międzywojenne piękne. Dwie boratyny, fenolek. Daj mi tu teraz fenola. Boratyny mnie już mało interesują. Ale tu jest, nie powiem tego, bo znowu dostanę po łbie, ale tu jeszcze polskie jakieś monetki. I co tam jeszcze w torbie grzebiesz? No, nieładnie chyba tak. Chyba jeden fenel spadł. A to, ale ładnie. No. I to teraz jak jesteś? No, od naszego wyjścia z auta. Słońce już zachodzi. Mi w burczy w brzuchu, a tu PRL-owski wycieruch. Słońce zaszło. Pole już nie chcę dawać. Da na pewno, ale trzeba to wychodzić. I powiem wam, że ciężko będzie dziś coś znaleźć w ogóle jeszcze. Idę zobaczyć, czy chłopaki coś znalazły, bo lipa jak nie wiem, naprawdę. Takiej lipy jeszcze tu nie było. Tutaj jeszcze jakiś czas temu, ja tego nie widziałem osobiście, ale kolega wyciągnął pierścionek z takimi pięknymi zdobieniami. Na tej patynie widać ślicznie. No i ciekawe, czy to jest z tamtych czasów. No. Fajne, fajne. Tutaj mamy jeszcze 15 kopiejek srebrnych. Tu jest dwugłowy orzeł. Co to jest? Albo rozdzielasz do pasa, albo mała sprzączka. Do rzemyka przy buciku. A, do buciku? No. Do klapków? No. Które mi ukradli? Tak. Złodzieje!
To jest właśnie jeden z nich. Banda złodziei, który przyznawać się. Kolejny dzień. Dzisiaj od samego rana pięknie świeci słońce. I miejmy nadzieję, że to zaprocentuje. Bo wczorajsza druga połowa dnia no nie przyniosła nic fajnego takiego rzymskiego, na co tutaj liczymy. Panie, co robi? Szykuje się do chodzenia, tak? Tam już chłopaki na polu chodzą. Może coś znaleźli, zaraz do nich podejdę i się popytam. To będziemy wiedzieli. Tu kolega w Deusie. Z Deusem. Taką połówkę czegoś znalazł. Wygląda to na jakąś klamerkę albo od sandałów, jakieś kółeczko. Kij tam wie. No. I jeszcze, o Boże. Trzy boratyny i jakaś ozdoba. Fajnie to wygląda. Swoją drogą ciekawe, co to jest. Jest terna, ale odłamana. Ale też, ale patrz, kolor ten sam, może ten. Odłamana jest tutaj. Może to klucz był jakiś, jakaś puzderka za delikatne, no. Ciekawe, ciekawe. Tutaj kolega Equinoxem. Pruski guzik z piąteczką. To było przynależność do jakiegoś pułku, kampanii, nie pamiętasz? Nie, nie wiem. Tu jest też jakieś brązidło chyba, nie? Tak, brązidło. Też fragment jakiejś grubej fibuli. Dokładnie. Tutaj z kolei jest dziabąg z takimi kółeczkami zdobienia. No, i to też będzie fragment jakiegoś czegoś z Rzymu. Gładki, ładny guziczek z ręcznikiem. Gładziak. I tutaj jeszcze gump. Gump płakał jak zgubił. No i oczywiście boratynka na moim zrobieniu. Co no ta boratyna to jest? No zabieraj to dla gołębia, one są. Trzeba, panie, weźmiesz. Kaje mój gołąb.pl, tam się zgłasza. No i kolejna boratyna. Niestety. Teraz tu kolega rutusiakiem wytargał. To zaraz zobaczymy, co powie archeolog. A tutaj jest monetka Hadrian, tak? Tak. Rzymska moneta Hadrian. A to idziemy na żywo od razu archeologowi pokazać, bo ciekawe, co on o tym powie. Idziemy. Że to wszystko jest zbierane, nie? I ja z taką ścieżką mogę wysłać. Ty Maremek, bo ja. Wysłać zdjęcia, nie? Jadę, a nie wiedziałem, że pan będzie. A po prostu tam jemu zostawiłem, tak? Mam, a dobra, spoko. Także tu można dobra. Te koordynaty. Co to jest? To? No. Nie mam pojęcia. To monetka, a to nie mam pojęcia. To jest starożytny sutek. Uśmiech ładny, hollywoodzki. I proszę bardzo, w jakim pięknym stanie ta moneta. Ja nie przypuszczałem, że te monety tak wyglądają. No wygląda rzeczywiście. Zawsze były jakieś takie zdarte. Ale tak, to były nawet ładne, jak były nówki. Nie widziałem nowych monet. Podaj to! No moim zdaniem chcesz to sprawdzić teraz o tym, zanim to dotkniesz. Co sprawdzę? Garetem. Teraz. No to potrzymaj ten. No garetem to wiesz, on taką informację daje. Trzymaj tą. Jest i on. No teraz jest przepiękny sygnał, to na pewno coś będzie fajnego. Kamerzysta. Tylko nie zatykaj tej mikrofonu. O, tak trzymaj, no. Możesz bliżej. Dobra, odwiedź. Ale to będzie coś pięknego. Jak to poszkrobać? Tak, żeby cię nie hejtowali. Bez pół. Szkrob tak, żeby cię nie hejtowali. Bez pół. Dobra, to se hejtujcie, ja se poszkrobię. Ale saper, przecież jak ty kopiesz tą łopatą, to przecież wbijesz to w ten obiekt. A saper pisze, ale przecież mam VCO. Patero. Jest brąz. Archeolog idzie. Zróbmy tu trochę tlenu. Weź to UFO, trzeba przesunąć go. UFO wylądowało, ale dużo było, więc... Cibulka? Nie, to jakieś siulstwo jest. Może łuska? Siulstwo? O, no. No a poszerzcie to już. Dobra. Czekaj. Nie, ale... nie, nie znalazłem czegoś takiego. Jak półcyrkla to wygląda. Jak półcyrkla? I to takiego rzymskiego. Ale to wyróżnie wygląda staro, tylko kurde jakiś kształt taki
Wygląda jak pół cyrkla. Rzymski cyrkiel? Mhm. Rzymianie mieli cyrkę, czy tutaj... No, tutaj. Wygląda jak pół cyrkla. Się dziw, że tak daleko... Znaczy zaczyna. Główka ładna tutaj jest, powiem ci, taka profilowana. Ale... Nie ma drugiego? Nie ma iglicy? Ten ornamencik, panowie, to jest ładny. To jak pół cyrkla wygląda. Ale bo popatrzcie, tutaj macie te wybijane metopki. Mhm. Metopki mogą być. Tutaj mamy nacinanie, Czekaj, to jest, to się składa, nie? Tu. Jest tu miejsce do składania? Jest. No jak pół cyrkla, nie? Także wiecie. A na nóżkę jest tą dziura? Nie. Tu, no tutaj, znaczy tu się przyciągnęło. Tu coś jeszcze było, jest odłamanego chyba. Romański cyrkiel. No to zaznaczać. Czekaj, sprawdzimy sobie. Nie. Natomiast ten ornamencik jest fajny. Znalazłem takie dwa. I wyrzuciłem. I wyrzuciłem. Jest 20. 5. Czekaj. No niecałe 3 dychy, nie? No niecałe 3 dychy. Ale to się tak trochę, no dobra. I sygnał wcale nie był taki fajny, nie? Dla żadnych. Znaczy, powiem tak. Gdybym był na plaży, bym powiedział, że kapsel. Ale skoro jestem tutaj, to wiesz, to też inaczej na te sygnały patrzę. No, to się słowa wiedza na przyszłość, nie? No, saper tu woła. No. Monetkę. Aha. Depozyt monet. No, płac monetki w tej grupie. Dobry. A 10 groszówki? Idą. Jak w banku. Coin spill tak zwany, ja? Jak w banku. Patera, co tu się dzieje? Panie. Ozu, chyba 50. Dalej idą. Idą. My pieniądze. To pokaż, że już tego masz, to może mi to kłać. Nie ma. Dawaj, dawaj, panie. Ja nawet może... Ale co to 10-20 groszówki, panie? Co to ma być? No dokładnie. Ale to jest frajda taki. Gdzie są moje piątki za las? Znaczy to nie są piątki. Bo piątki są nad morzem. O. Chyba nie z tej bajki będzie, bo to dolone. O nie! Patera. 20. Ale mi łazi po brwi. No. Kolejne moje pieniądze. Jakby takie denetki wyciągnąć. No. Wszystko. Depozyt, nie. Widzę ten nagłówek. Jak to było? Depozyt sapera. Który żyje bez rowera. Duże żelazo bywa ciekawe. Tutaj złapałem Kubę na odpoczynku i Kuba pochwalił mi się szkaplerzem. Mówi, że popularnym. Ja osobiście takiego jeszcze nie widziałem. I tu jest piękna modlitwa jakaś. Także jak ktoś chce, to niech sobie poczyta. Zdrowotna, także uwaga. Zdrowotne sałatki od sapera z orełami polskimi. Słucham? Tak? Dwa razy pieczę po tej zabawce. Trzeba mu wypalić, nie? Taki piękny orelek. I tu jeszcze klasyki z polskiego pola. Ja zostawiłem tych. Tylko, że troszeczkę starsze. Razem rano na to, ale jak słońce po tym rano... Oraz... I tu fajne rzeczy wychodzą. Siteczko z czerpaka do wina. Duże śmietnisko i bardzo twarde, nie? Rzymskie. Proszę bardzo. Ilu zbieraczy złomu się tutaj zebrało. I tu mamy pierwszy rzymski fanciur, coś od pasa. Nie powiedzieli mi dokładnie. Ale no, kawał brązu po prostu. Kolejna rzecz. Czołg. Prawdopodobnie Sherman. Bo z białą gwiazdą. Tu ją widać. Także jest czołg. Co tutaj dalej? Oj, saper! 108 artykuł. Się odżłopało, jakżem to wziął. A tak naprawdę się odleciało ino, bo można zahaczyć
ponownie i to jest coś od pasa. Znowu jakaś sprzączka. Nic innego tu nie wychodzi. Tu jeszcze na sam koniec wam pokażę jakieś kawałki brązu, coś od pasa, tak? Zdobione, śliczne.